dobry, w moim studiu dzisiaj Kasia Gadomska. Witam. I Dariusz Orlikowski. Dzień dobry. Czyli osoby o wielkich sercach, które zajęły się pomocą rodzinie, który 9 marca spalił się dom. Opowiedzcie trochę o tym feralnym dniu, co tam się zadziało. 9 marca dostaliśmy informację już wieczorem, że dom naszej przyjaciółki Izy Stąpur po prostu się spalił. Zostali bez niczego. Tak jak wyszła z domu z małymi dziećmi, tak po prostu to był ich cały dobytek. No i bardzo szybko podjęliśmy decyzję w takim naszym gronie przyjaciół, bo my jesteśmy przyjaciółmi z pracy kiedyś, chociaż już niektórzy dawno ze sobą nie pracujemy, to dalej mamy ze sobą bardzo dobre relacje. I podjęliśmy decyzję o natychmiastowej pomocy Izie, najpierw we własnym gronie. Postanowiliśmy sami się zorganizować i pomóc doraźnie poprzez takie najpotrzebniejsze zakupy, czy to Izie, czy właśnie chłopcom. No a potem we wtorek postanowiliśmy zorganizować zrzutkę na portalu zrzutka.pl i postanowiliśmy udostępnić, dać możliwość innym też tej pomocy, tak jak my, żeśmy się szybko zorganizowali, ale wszystko zaczęło się od feralnego pożaru 9 marca. Cały dom spłonął. Mhm. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Bo to już trochę dni minęło. Rozumiem, że pierwszy szok minął. Co teraz? Jak to wygląda? Zbiórka tak naprawdę jest od jakichś 5 dni dostępna na zrzutka.pl. Link też jest dostępny, krąży w sieci. Postanowiliśmy trafić do jak największej liczby odbiorców. Fakt, że te pierwsze 3 dni to był naprawdę bardzo duży odzew. Bardzo wiele osób się zaangażowało i nam pomogło. Dużo osób wpłacało pieniądze, tam jest około 50 tysięcy teraz wpłacone. Chcemy zebrać 300 tysięcy, to jest olbrzymia kwota. No i ta zbiórka w pewnym momencie stanęła. Po prostu osoby, które udostępniały i wpłacały, no to już tak naprawdę nam się skończyły. Gdzieś tam uderzamy do osób, które mają bardzo wielki zasięg w mediach społecznościowych, no ale niestety to nie przynosi takiego rezultatu, jakbyśmy chcieli. No a tutaj za wszelką cenę chcemy jej pomóc, bo Iza teraz tak naprawdę została z dużym kredytem na ten dom. Jest teraz kwestia tego, czy ubezpieczenie zostanie wypłacone i tak naprawdę to ubezpieczenie pokryje tylko kredyt, jeżeli zostanie wypłacone. A przecież musi gdzieś mieszkać. Jej dzieci, więc tutaj no, szukamy po prostu tych dojść, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, udostępniło i wpłaciło, chociaż złotówkę. Mhm. Rozumiem, że pieniądze. A co jeszcze na ten moment jest potrzebne? Na ten moment Iza i dzieci dostały tak naprawdę te najpotrzebniejsze rzeczy, bo zabawki, tak, chłopaki bardzo chcieli rowerki, to wszystko już mają, bo dużo dobrych ludzi po prostu poprzywoziło te rzeczy. Więc ubrania, zabawki, to wszystko jest, tak? Teraz zależy nam przede wszystkim, żeby pomóc jej odbudować dom. Mhm. Do kiedy potrwa zrzutka? Jak to zaplanowaliście? Planujemy tą zrzutkę organizować do skutku, tak naprawdę, bo chłopcy muszą mieć gdzie mieszkać. Oni teraz mają oczywiście gdzie mieszkać, bo rodzice Izy jakby mają taką możliwość, że Iza ma gdzie mieszkać z chłopcami. Natomiast oni mieli swoje miejsce na tym świecie. Oni doskonale mieli swoje pokoje, mieli swoje zabawki, mieli swój kąt na tej ziemi, chłopcy który po prostu w 5 minut stracili tak naprawdę. I będziemy zbierać aż do skutku. A skutek jest taki, że chcemy, żeby Iza i chłopcy zamieszkali w swoim miejscu ponownie. Nie wiemy, czy to będzie to samo miejsce. Bardzo byśmy chcieli odbudować to miejsce, bo oni znają te kąty, znają te miejsca. Natomiast chcemy... Bardzo kochali to miejsce. Tak, chcemy doprowadzić do szczęśliwego finału, żeby ta trauma tych dzieci, bo one wiedzą, co się stało. Wiedzą, że dom jest popsuty. Wiedzą, że teraz tam nie mogą wrócić. Żeby ta trauma tych dzieci była mniejsza. Żeby mogły wrócić do miejsca, które będzie dla nich oazą spokoju i miłości, a tego spokoju i miłości miały pod dostatkiem, teraz go nie mają. No właśnie o to chciałam zapytać, jak chłopcy, którzy mają 4 latka chyba teraz, tak? 3 lata i 5 miesięcy. 3 lata i 5 miesięcy. No właśnie, jak oni na to wszystko zareagowali, jak teraz funkcjonują?
Na szczęście mają ten kochający dom tutaj u rodziców Izy, tak? To są ich ukochani dziadek, babcia, więc te ciepło i tą miłość mają na co dzień. Dlatego no, trochę łatwiej przechodzą przez to wszystko, chodzą do przedszkola, nie jest zakłócony ten ich tryb taki dzienny. Ale pytają, kiedy mogą jechać do domku, tak? Pytają o swoje rowerki, o ten swój świat tak naprawdę, więc to jest bardzo smutne. No i tak naprawdę nie spoczniemy, dopóki nie pomożemy im, dopóki nie zobaczymy uśmiechu na twarzy Izy i dzieci. Mhm. Widzę, Kasiu, że bardzo mocno to przeżywasz, dlatego ostatnie pytanie już. W jakim stanie jest ten dom? Czy on spłonął doszczętnie, czy da się go jeszcze w jakiś sposób uratować, czy trzeba go wyburzyć totalnie i odbudować od nowa? My byliśmy tam dziś. Przed chwilą dosłownie. Wracamy z tego miejsca. To jest bardzo trudny widok tak naprawdę i myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować. Ja pytałem o te rzeczy. Myślę, że jest dużo za wcześnie. Tam jest po prostu pogorzelisko. My tam się czasami spotykaliśmy właśnie w tej grupce znajomych, ostatni raz na Wigilii, przed Wigilią. Mieliśmy takie swoje spotkanie przedświąteczne. To było piękne, cudowne, klimatyczne miejsce. A teraz tam jest swąd spalenizny i dużo bałaganu tak naprawdę. Nie wiemy, w jakim stanie są mury. To myślę, że to jest jeszcze przed nami. Ekspertyza, czy trzeba zburzyć, zbudować od nowa, to jeszcze przed nami. Więc cel zbiórki, cel zrzutki to jest 300 tysięcy, natomiast sądzimy, że to jest pewna część, która jest potrzebna do większego projektu tak naprawdę. A ten projekt to jest po prostu miejsce na ziemi dla Izy i chłopców. I to jest przed nami. Mamy cel oczywiście, natomiast przed nami jest długa, długa droga, ale jest taka piosenka dosyć znanego bandu rockowego w Polsce, nazywa się Lux Torpeda i oni tam śpiewają taki utwór, że wiele słabych nici razem to jedna silna lina. I to jest to, co nami kieruje, że każdy z nas jest taką małą nitką, która nic nie może, bo łatwo ją zerwać. Ale kiedy te nici jakby się splotą w taki węzeł miłości, solidarności, autentycznej, prostej pomocy, to ta silna lina potrafi tych ludzi tak ze sobą zespolić, że chociaż są rozsiani po całej Polsce, oni stworzą już pewną społeczność i ten dom to nie będzie tylko mury, cztery mury i dach. To będzie autentyczne miejsce, gdzie po prostu zagości miłość, spokój i te dzieciaki będą miały wrócić nie tylko do domu z oknami, ale do domu, gdzie każdy będzie miał swój wkład. Taką małą, cienką niteczkę dołoży tą cegiełkę. I taki jest nasz cel. Tak. I nami też motywuje Iza, bo wiemy, w jakim jest ciężkim stanie psychicznym, ale mówi, że my jej też dajemy siłę. Ta nasza przyjaźń i te wsparcie, które chcemy jej dać na co dzień. Więc, no i oczywiście chłopaki, tak, dzieci, to ją trzyma przy życiu, że tak powiem, że się nie załamuje do końca. Więc nami też to motywuje, no i chcemy tutaj prosić wszystkich o wpłacenie chociaż tej przysłowiowej złotówki, żeby pomóc im odzyskać to szczęście. Zachęcamy w takim razie wszystkich naszych czytelników, widzów, słuchaczy do tego, żeby stali się tą niteczką maleńką, która pomoże chłopcom i ich rodzicom odbudować ich własne miejsce na ziemi. Niech przed świętami wielkanocnymi nasze serca się otworzą i żebyśmy mogli wspólnie spełnić to marzenie. Dziękujemy bardzo. Oczywiście link do zrzutki znajdziecie też na stronie Patronius, bo też o tym piszemy. Znajdziecie artykuł o tym i link do zrzutki na pierwszej stronie gazety Patronius, która już jutro w naszych stałych punktach. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. W moim studiu gościli Kasia Gadomska i Dariusz Orlikowski. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za pomoc.